Ból gardła to częsty objaw zwykle niegroźnych infekcji. Gdy nas dopada, najczęściej udajemy się do apteki, kupujemy tabletki na gardło, po czym czekamy kilka dni aż do ustąpienia objawów. Istnieje wiele domowych metod, które w podobny sposób pomagają w łagodzeniu bólu gardła. Najczęstszym domowym sposobem walki z infekcjami gardła są domowe płukanki. Niezwykle proste w przygotowaniu, pomagają oczyszczać gardło oraz pozbywać się infekcji. W przypadku ich stosowania należy pamiętać o tym, aby płyn do płukania miał taką samą temperaturę jak temperatura ciała. Najprostszą domową płukanką jest mieszanka wody z solą. Do jej przygotowania będziemy potrzebowali szklankę wody oraz sól. Do szklanki wody dodaj pół łyżeczki soli i dokładnie wymieszaj. Przygotowaną płukanką płucz gardło 3 razy dziennie. Jeśli odrzuca Cię jej smak, możesz zastąpić ją inną płukanką domową. Na przykład z szałwii. Do jej przygotowania potrzebujemy jedynie torebkę ekspresową ziół. Zalewamy ją wrzątkiem i czekamy, aż się zaparzy, a potem studzimy. Płuczemy gardło co 2 godziny. Gardło należy płukać około 3-4 razy dziennie. Niepotrzebne jest wielokrotne nabieranie płynu do płukania. 3-4 ruchy wystarczą. Nie należy też go długo trzymać w ustach, gdyż może to podrażnić błonę śluzową.